A dzisiaj z Maciejem z firmy EcoHouse powiemy o tym, czym różni się instalacja rekuperacji z GWC od tej bez GWC. Także zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Cześć Macieju. Cześć wszystkim. Jeśli ktoś świeżo ogląda ten kanał, no to z Maciejem już parę filmów tutaj udało nam się nagrać. Maciej pokazuje, jak on wykonuje swoje instalacje rekuperacji. Maciej działa głównie na terenie województwa pomorskiego. I tutaj mamy też dosyć ciekawą sytuację, bo Maciej zrobił system rekuperacji do domu. Jak widzicie, to jest jeszcze stan surowy, otwarty. Ale rekuperacja już jest, przynajmniej ten system z kanałami dla domu, w którym będzie działało GWC. Zgadza się. Maćku, tutaj pytanie, opowiedz nam, czym różni się ta wentylacja, jak Ty inaczej podchodziłeś do projektowania tej wentylacji, bo tutaj już widzę, że pod nami jest salon i jest dużo więcej rur, tak? Bo tutaj są cztery. Cztery i obok trzy jeszcze. I obok są jeszcze trzy. Nie liczę, nie rozpamiętuję Twoich wszystkich instalacji, ale wydaje mi się, że to jest więcej niż standard. Tak, zgadza się, więcej niż standard zdecydowanie. Myślę, że normalnie zrobilibyśmy z tego trzy salony gdzieś. No słuchajcie, czym się różni? Zdecydowanie ilością rur i przepływem powietrza. My gdzieś to powtarzaliśmy cały czas, że my bijemy się u klienta o jak najmniejszą wymianę. Tu, gdy dostaliśmy informację, że to GWC jest zamontowane, bo my tego nie montowaliśmy, przyjechaliśmy do klienta gdzieś tam na wizję i klient nas poinformował, że to GWC jest. Nawet nie dopytywałem, czy to zrobiła jakaś firma, czy scenika, zostało to zakupione, tak? I samodzielnie wykonywane. GWC było, więc my, to jest dla nas bardzo ważna informacja, bo zaraz do tej instalacji podchodzimy zupełnie inaczej. No, musimy myśleć o zupełnie innych przepływach powietrza. Tu już nie szarpiemy się o każdy metr, 5 metrów mniej, tylko tu raczej zakładamy zdecydowanie większe przepływy, które mają cały czas pracować, dzień, noc, cały czas. Wiadomo, że te większe przepływy to jest po pierwsze większa maszyna, większa, że tak powiem, ilość przewodów, żeby to powietrze móc zwepnąć, ale najważniejsza sprawa dla klienta, czyli gdzieś tam to, o czym my powinniśmy najbardziej wiedzieć, jest to, żeby przy tym zwiększonym przepływie dalej utrzymać komfort. Czyli hałas, żeby nam było cicho w domu. Bo wiecie, bo my i w nasze instalacje, które wykonujemy na przykład na taki sam dom, moglibyśmy zrobić połowę przepływu. Tu akurat mamy wyliczone 300 metrów takiej nominalnej pracy, czyli w naszym odniesieniu to, co liczymy, że ta instalacja cicho, komfortowo ma przynosić powiedzmy 300 metrów. Rekuperator będzie tu pracował w okolicy 45% powiedzmy procent. I to ma być cicho i komfortowo, tak, żeby klient do nas nie dzwonił, że nocą gdzieś tam hałasuje, coś świszczy, tak. I teraz w odniesieniu do zwykłej rekuperacji, my powiedzmy taką samą ilość powietrza bylibyśmy w stanie wepchnąć w naszą normalną instalację, gdzie byłoby o połowę mniej rur, tak? Tylko że wchodząc w zakres 40, 50 czy 60% byłoby zdecydowanie za głośno, bo w jeden przewód my możemy wepchnąć tak naprawdę tak dużo powietrza, jak silny mamy wentylator. Więc nie ma reguły, czy jeden przewód 75 przyjmie nam 5, 10, 15 czy 50, bo w ten jeden przewód, jak będziemy mieli potężny wentylator, wepniemy 100 metrów. Więc tu musimy wszystko policzyć do danej instalacji, jaki ona stawia opór, te główne nitki, rekuperator, kolektory. I teraz tu mamy zdecydowanie więcej przewodów i zdecydowanie więcej przewodów trafia do salonu. Czyli zupełnie inaczej, tak jak my robimy. Z racji tego, że tą instalacją chcemy uzyskiwać komfort temperaturowy, czyli chcemy pomóc domowi się schładzać. Nie użyję tu słowa, że będziemy to chłodzić, ale chcemy pomóc się schładzać i tak samo chcemy pomóc utrzymywać temperaturę w sezonach tych zimowych, tam przejściowych. Więc stąd potrzebujemy mieć większą ilość zdecydowanie powietrza do tej całej dużej otwartej strefy, gdzie są większe okna, czyli ten salon z jadalnią tu na dole jest dość dużą strefą. To jest o tyle jeszcze fajnie, że klient ma bardzo dużą świadomość. Dom jest też ustawiony względem stron świata tak, że salon nie jest od południa. Salon ma duże fajne przeszklenia, ale salon jest generalnie, nie pamiętam czy chyba od wschodu. Jest ogólnie, przez większość część dnia tu jest cień. Przy okna dachowe, które inwestor też powybierał, są wybrane naprawdę dobrej jakości, z dobrymi gdzieś tam pakietami szybowymi. Będą do tego dodatkowo żaluzje, które pomogą nam się przysłonić od zewnątrz. A już niejednokrotnie bywaliśmy na domach bez klimatyzacji, bez GWC i sam montaż rolet dawał dużo. Dawał duży komfort latem, więc te okna połaciowe, dachowe są strasznie słabym ogniwem. Więc mamy tu tak, mamy tu rekuperację z GWC z dość dużym, znacząco większym przepływem powietrza policzoną. Są bardzo grube mury. To jest ciekawa technologia murów, bo mur jest jednowarstwowy, ale tak naprawdę składa się z pustaka, styropianu i znowu pustaka. Możemy to pokazać na kamerze. To jest technologia ściągnięta gdzieś z zagranicy, już nie pamiętam.
skąd to klient ściągał, ale takich domów. Takich domów w Polsce gdzieś tam nie widziałem. Przestałem trochę kamerę, żeby można to było lepiej pokazać, żebyśmy doszli do tego. I tu mamy, tu jest pustak betonowy szankowy, w którym jest zbrojenie i się zalewa betonem. W środku jest styropian i tu znowu jest taki pustak betonowy, który tak samo jest wypełniony betonem. Mhm. Ten dom tak naprawdę, może nie, że w całości, ale w tym domu jest ogromna warstwa betonu. A to jest to, co lubią wszyscy pasywniacy. To jest to, co też pan Maciej na kanale opowiada. Najlepszy dom, najbardziej efektywny energetycznie, byłby cały wylany z betonu. I tu można powiedzieć, że taki dom jest, bo jest ogromna masa betonu w ścianach. Czyli bardzo ciężko będzie nam go przegrzać, nagrzać i tak samo wychłodzić. I to ma ogromne plusy, z racji tego, że po oddaniu tego domu, po zamieszkaniu, po odpaleniu źródła ciepła, my będziemy chwilę potrzebować, żeby ten dom się wygrzał, ustabilizował, ale to jest pierwszy raz jakby włożona energia. Mhm. I potem ten dom naprawdę bardzo długo swoją temperaturę trzyma. Czy to latem, on będzie bardzo ciężko, że tak powiem, go przegrzać przez te ogromne mury i tak samo zimną będzie go bardzo ciężko przechłodzić. Więc mury, rekuperacja, GWC. Mamy też izolację nakrokwiową, tu możemy pokazać. Też jest mega, bardzo fajna sprawa. Jest to zrobione bardzo szczelnie. Widzicie, tu jest, słuchajcie, chyba 20 czy 22 cm izolacji, pira. Do tego jest taka specjalna płyta drzewna. To jest płyta drzewna czy cokolwiek, nie wiem jak to fachowo nazwać, ale ogólnie jest to wszystko bardzo twarde. Rozmawiałem z chłopakami, którzy wiercili się gdzieś tam przez to, żeby zrobić dachówkę tam wentylacyjną i jest to wszystko bardzo twarde, więc te materiały są bardzo zbite. Co tylko i wyłącznie będzie nam potęgowało efekt, że ten dom nie będzie się ani zbytnio przegrzewał, ani zbytnio przechładzał. Więc my możemy liczyć naprawdę w takim domu, montując rekuperację z GWC, na bardzo szeroki zakres w samym roku utrzymania komfortu, tylko i wyłącznie taką wentylacją. Mhm. Tak? Będziemy mogli przesunąć na pewno okres grzewczy i tak samo będziemy, jeśli zajdzie taka potrzeba, przesunąć, chociaż nie, no bo tak naprawdę ten salon jest od wschodu, więc on nam się nie nagrzewa. Strona południowa jest bodajże chyba z tamtej strony i to jest jedno pomieszczenie pokoju gościnnego, ale tam jest też dość wysoki budynek zacieniony, więc tak naprawdę no, poza mieszkaniem zobaczymy, czy będzie trzeba tu dokładać jakąkolwiek klimatyzację. Wydaje nam się, że nie. Klient został też przez nas uświadomiony, że może być taka sytuacja, że też nie będziemy szaleć z tymi rekuperacjami, z tymi GWC. GWC to jest chyba mocy 600 metrów, z tego co pamiętam, zamontowane. My rekuperator dobieramy też maksymalnej mocy 600, ale przygotowujemy go na taką stałą pracę 300-350 metrów. I po to zrobiliśmy bilans. Więc zdecydowanie większa ilość węży do salonu, jak widzicie 4 do jednego punktu, 3 do drugiego, mamy 7 węży do salonu. No właśnie, tutaj Ci już przerwę, bo tutaj też widać, że tutaj idziesz mocno w niestandardy, bo to jest standardowa puszka. Standardowe puszki mają do 3 węży, tak? Tak. A tutaj we wszystkich pozostałych praktycznie to już są robione te na... Tak, robimy na zamówienie czwórki. Mało który producent nam gdzieś tam robi standardowe, więc bierzemy sobie tak samo. W Pefleksie mamy możliwość zaprojektowania tak jak chcemy, więc to jest bardzo fajne. Robimy sobie czwóreczki. Odepnę tak, żeby lepiej dojść kamerą pokazać. Oczywiście zaznaczamy, że piana to nie jest system uszczelniania, tylko piana jest naszym instalatorskim zabezpieczeniem przed pewnymi innymi osobami, które jeszcze w tym domu będą wykonywać pracę. Ja już nieraz podkreślam, że pianujemy wszystko, co się da, bo niejednokrotnie ktoś nam potrafił gdzieś tam puszkę podeptać, zniszczyć, wyrwać gniazdo, więc piana jest tylko i wyłącznie dodatkowym zabezpieczeniem, żeby nikt na to nie wpadł, nie kopnął, nie wyrwał. Nie jest to system uszczelniający, tak? Dobra. Tutaj też już mamy. Tu mamy też czwóreczkę. Tu mamy znowu czwóreczkę. Nie mamy nic. Tutaj widzimy jakąś nieudaną próbę zamontowania jakiegoś nawiewnika, czy... Nie. To jest przepust, przepust z garażu. Tędy będzie wychodził pionka na... Nie, garaż jest tam. Czy to jest jakaś kotłownia, czy co to jest? Tak, to jest kotłownia. Kotłownia i z kotłowni będzie chyba wychodził pion kanalizacyjny, bo tu to jest łazienka. Aha. Jesteśmy teraz w łazience u góry i tu z kotłowni będzie nadal wychodził nam pion kanalizacyjny. To nie nasze. Dobra. I tu wchodzimy do pokoju gościnnego u góry. Mamy zamontowane w rogu nasze rozdzielacze. Tak samo zaprojektowane i to jest ogromny plus, że my możemy sobie zaprojektować to, co chcemy. Oczywiście robimy jak najbardziej zwarte, jak najmniejsze, ale z takim układem, który nam poddany dom jak najbardziej odpowiada.
jest pełną średnicą, czyli Fi 200 wejście do kolektora. Na przelot jest zrobione tak samo wyjście do góry Fi 200, są wsadzone przepustnice Fi 200 i dopiero za przepustnicami zmniejszamy średnicę sobie na 160, która leci do góry. A to wszystko z racji takiej, że musimy mieć jak największą jakby regulację tego strumienia powietrza, tak? Czyli musimy sobie stworzyć, wyrównać te całe jakby opory tej instalacji dolnej i górnej. Na dole są zdecydowanie krótsze przewody elastyczne, na dole są dłuższe, ale tu mamy dodatkowo parę metrów instalacji z rur, widzimy z EPP, więc mniej więcej tak szacujemy sobie, że ta nitka górna stawia troszeczkę większy opór, dlatego sobie zrobiliśmy taki myk, że na górę zamiast wychodzić od razu 160, to wyszliśmy sobie 200, wstawiliśmy większe przepustnice, większe wejście do tłumika, z racji tego, żeby móc jak najbardziej regulować odcięcie powietrza góra-dół, żebyśmy jak najbardziej panowali nad tym, bo tu nam wychodzi, już nie pamiętam dokładnie bilansu, ale mniej więcej porówno chcemy nawiać i wyciągać dołem jak górą. Tu wychodzi bardzo podobnie między kondygnacjami. Mhm. Dlatego stąd jest zrobione większe od razu wyjście i większe przepustnice. Okej, okay, czyli tutaj tymi przepustnicami regulujesz, tak, to ile idzie, tak, do... Możemy je, wiadomo, gdzieś tam przy odpalaniu całkowicie otwieramy i zazwyczaj jest tak, mówię, no to jest kwestia tego, tu po ziemi idą przewody elastyczne, które mają chyba najdłuższe 11,5 czy 12 metrów, więc wszystkie te krótsze gdzieś tam są wypętlone do okolic 9 metrów. U góry przewody mają powiedzmy po 5, po 6 metrów, bo są bardziej centralnie na strychu zrobione kolektory. Dlatego na przewodzie elastycznym mamy nieco mniejszy opór, ale dochodzi nam na tych dużych rurach z EPP. Przewód elastyczny stawia zdecydowanie większy opór, aniżeli taka główna rura, główny ciąg, więc mniej więcej z kartki wychodzi podobno. Podobny opór. Wiadomo, że wielką niewiadomą są tak naprawdę kolektory i zachowanie powietrza w kolektorach. My już trochę tych instalacji zrobiliśmy, więc wiemy, że jeśli mamy wpałki zrobione na przestrzał, czyli w tym samym miejscu wchodzimy z dołu do kolektora i wychodzimy i zrobimy sobie właśnie większe wyjście i tą instalację, to większa część powietrza chce nam lecieć do góry. Dlatego stawiamy zazwyczaj te przepustnice zaraz blisko, żeby móc regulować, żeby stłamsić to powietrze, które by chciało nam polecieć w górną nitkę instalacji, żeby więcej nam weszło w przewody elastyczne na dole. Nie? I tym sposobem możemy sobie bez kręcenia anemostatami, tam już naprawdę jest kosmetyka, bez zamykania ich całkowicie, bo my musimy też być świadomi tego, że instalacje tu szacujemy na te 300 metrów, nawet jakbyśmy robili gdzieś na 120, ale w tej nominalnej pracy my te anemostaty powinniśmy mieć jak najbardziej pootwierane. Jak ktoś już przy tych małych przepływach musi zamykać anemostaty, żeby przerzucać gdziekolwiek powietrze, to co się dzieje, jak potem podkręcamy rekuperator wyżej? Ten anemostat jest całkowicie gdzieś tam zamknięty, mocno przymknięty i potem nam tamtędy śwista, to powietrze nam nie przerasta, potęguje się opór całej instalacji, nie? Stąd ja jestem zwolennikiem używania przepustnic. Wtedy, kiedy ma to zastosowanie, używamy praktycznie na każdym domu. To jest, nie zawsze są górne piony oddzielone, to wszystko wynika z tego, jaki dana nitka ma opór, nie? Ale w większości domów montujemy i zazwyczaj delikatna korekta na tych przepustnicach wchodzi w grę przy regulacji. Mhm. I pomaga nam to uzyskać odpowiednie przepływy. Ja. Tutaj widzimy, że to są te... Tak, tu widzimy, że tu jest generalnie góra tak jakby zostaje tak jak jest, czyli jest bardzo ładna deska wykończeniowa, taki sufit nam zostanie, więc cała instalacja jest rozprowadzona u góry. Tu możesz wyjść na korytarz, zobaczyć, tu już mamy zamontowany po prostu i to jest nasz transfer, który ostatnio gdzieś tam pokazujemy. Jest większy anemostat Fi 160. Po pierwsze, że tak, tu ten sufit miał być z desek, to od razu było wiadomo, że tu będzie ładny sufit i klient chciał dawać jakąś drugą podłogę u góry i tam zrobić 10 cm powiedzmy jakiejś dodatkowej wełny, bo tak miał w projekcie. My powiedzieliśmy, że nie ma sensu, że ta deska i tak tam za dużo nie zatrzyma, ta dycha wełny generalnie przy tak ciepłym domu to jest tak naprawdę bardziej akustyka, a my nie potrzebujemy żadnej akustyki od strychu, więc odsunęliśmy klienta od tego pomysłu, żeby nie bez sensu nie musiał wydawać tych pieniążków i my sobie rozłożyliśmy całą instalację po strychu. Ten strych, jak widzicie, jest naprawdę grubo zaizolowany i zrobiliśmy jeden duży transfer powietrza i znowu zrobiliśmy po drugiej stronie wyciąg z tego strychu. Czyli mamy w rekuperację spięty parter, piętro i tak samo ten kawałek strychu. Czyli to ciepłe powietrze nam będzie ogrzewało wszystkie deski, uniesie się. Okej, dla pewności, że ja dobrze zrozumiałem i że nasi widzowie też. Czyli tutaj inaczej, u góry jest jedna nitka wyciągowa, która zasysa powietrze, wyciąga stamtąd. Strychem.
a tutaj z automatu po prostu... Będzie nam wchodziło. Przechodzi, tak? Dokładnie. Czyli tutaj nie ma żadnych węży przyłączonych, to po prostu jest zaciągane, tak, przez tamten wyciąg. Dokładnie. Mam zrobioną taką cyrkulację, że kolektor wyciągowy znajduje się gdzieś tu u góry, a ta puszka wyciągowa jest w skrajnie w tym gdzieś rogu zrobiona, więc ona będzie wyciągała, tu będzie zrobiony wyłaz, ale ten wyłaz powiedzmy będzie jakkolwiek szczelny, tak? I tamtędy sobie to powietrze będzie wchodzić, więc mamy ciepłą podłogę, ciepłe deski, przewody leżą na ciepłym tak naprawdę poddaszu, jest dodatkowy transfer, więc to będzie bajka. Oczywiście staraliśmy się jak najszerzej tą instalację rozsunąć, nie wejdziemy na górę, bo ta drabina jest bardzo krótka, a przyjechaliśmy bez dużej drabiny, więc ewentualnie jakieś zdjęcia Wam możemy dorzucić tu do filmu, pokazać jak ta góra wyglądała. Ale no jest zrobione tak, żeby ich klient miał jakieś miejsce na kartony, na choinkę, na bombki, na jakieś tam graty i zmieściła się rekuperacja i jest tam zrobiona wentylacja. Zostały jeszcze te kominki w dachówkach, ale to klient dostał informację, muszą być po prostu one jak najszczelniej zatkane. Mhm. Cała wentylacja domu jest załatwiona przez rekuperację. Okej, dobra. Czyli tutaj widzimy. Jeszcze te podcięcia pod ścianami są ciekawe, bo tutaj też widziałem, że parę osób się pytało właśnie, jak bardzo można podcinać takie ścianki, żeby one się nie zawalały. Słuchajcie, to są ściany działowe, one nie przenoszą żadnych obciążeń. No my je zawsze podcinamy gdzieś tam na wysokość 10 cm, żeby można było wąż 8 cm przyłożyć, wsunąć rękę. Czasem, tak jak widzicie, pustak odpadnie. Tu chłopacy i tak bardzo fajnie starają się to podwiesić. Tylko mówię, to nie ma żadnego ciężaru. Te przewody są przygotowane do zalewania, niektórzy zalewają je w betonach, więc nawet jak ten pustak by się oparł o ten przewód, nic się nie dzieje, to nie jest żaden ciężar. Też staramy się nie robić, wiecie, inaczej, dlatego na przykład tu kolektor mógłby być cały zrobiony po całej szerokości, no ale jakaś logika, tak, jakieś myślenie. Dlatego sobie zostawiamy kawał ściany, żeby była podparta, żeby ona nam cała nie spadła, będą drzwi. Staramy się gdzieś tam przy drzwiach, przy takich narożnikach tego nie robić. Tak jak tu możecie zobaczyć wyjście na korytarz, tu też jest zostawione, no już tu się obstrzępiło, ale generalnie cały ten pustak boczny jest zostawiony, żeby ta ściana miała się na czym oprzeć, ale to jest niewielki ciężar. Tu akurat się udało, że nam nic nie odpadło, więc te ściany można podcinać. Czasem przechodzimy pod ścianami nośnymi, przebijamy się, tak? No to jak mamy dużo węży do przeprowadzenia, to robimy to na przykład w dwóch czy w trzech grupach. Tak się staramy zaprojektować kolektor, żeby one w kilku miejscach przechodziły, żeby na przykład 40 cm nacięcia, 40 cm przejścia i znowu zostawiamy jakąś parę i znowu nacinamy, więc wszystko z głową, z jakąś logiką, ale co do ścian działowych, one, mówię, no żadnych obciążeń nie przenoszą. Tu w tym pokoju, bo tu będzie sufit otwarty do samej góry, to możecie zobaczyć tam w tej ścianie szczytowej, to jest zostawiona rura 125, tam będzie anemostat. Bardzo fajny otwarty sufit tutaj. No, ogólnie bardzo ładny dom. No i te mury. Bardzo mnie ciekawią też temperatury panujące w tym domu, zobaczymy. Może się uda chwilę klienta przeciągnąć, żeby pomieszkał bez rekuperacji, zobaczymy jakie są temperatury. Potem odpalimy samą rekuperację, potem dorzucimy GWC, zobaczymy jak to się pozmienia. No właśnie, bo tak naprawdę jeśli tutaj większość tej ściany to jest beton, a nie ocieplenie, które stanowi mniejszość ściany, to sam jestem ciekaw. Tak, słuchaj, no tu jest generalnie chyba dycha czy 12 styropianu, a ściana ma chyba 50 parę centymetrów. Nam korona się skończyła. Jak my wierciliśmy przez tą ścianę, tamto nam się skończyła korona, musiałem przestawiać wiertnicę, przestawiać koronę, żeby uzyskać jeszcze chyba 6 centymetrów. Naprawdę jest to gruba ściana, no i w większości składa się po prostu z lanego betonu. To jest ogrom betonu, więc jak ktoś gdzieś tam logicznie sobie czyta, sprawdza te informacje, ogląda na kanale, te filmiki z panem Maciejem pokazują, no im dom wykonany z cięższych materiałów, tym jest większy ogrom energii, tak? A tą energię, którą my raz włożymy do wygrzania, ona potem w tym domu jest, więc te ściany to są setki kilowatów energii skumulowanych. Więc to naprawdę by musiało bardzo mocno świecić słońce, żeby to przegrzać i tak samo bardzo, bardzo zimno musiało być, żeby to zacząć przechładzać, więc to jest ogromny plus. Myślę, że na pewno cena takiego systemu jest sporo wyższa, chociaż ja pytałem klienta, ale już nie pamiętam, jak mi to wychodziło w porównywaniu, tylko wiecie, że tak naprawdę jedna ekipa tworzy całą ścianę od A do Z, bo tu się ustawia te pustaki, one są w środku z tym ociepleniem, wkładają pręty, zalewa to beton i jest ściana gotowa. Nie wiem, czy ona będzie tylko już malowana, zaciągana strukturą, ale cała ściana stoi, czyli tu już nie ma, wiecie, ludzi od elewacji, potem ktoś siatka, potem struktura. Więc też nam zdecydowanie odejdzie. Okna też są, o tu widzimy, okno jest tutaj w pierwszej warstwie muru. Ja jestem bardzo ciekawy. Właśnie, teraz pytanie, czy w takim systemie okno zamontowane w murze jest już ciepłym montażem? O tym samym pomyślałem. Czy jest zimnym montażem? Zdecydowanie powiedziałbym, że jest ciepłym montażem, nie? No.
No tak, jest poza warstwą ocieplenia, więc normalnie to jest ultra ciepły montaż wtedy. Znaczy, wiesz co, dla mnie generalnie tak wychodząc poza ramy gdzieś myśleniowe, czegokolwiek może ktoś nas naprostuje, dla mnie to ta cała ściana jest ociepleniem. To jest tak naprawdę 40 cm betonu. Mhm. Jakby tego nie nazwać... No tak, to tak jak kiedyś budowali te ściany trójwarstwowe, tylko wtedy jeszcze była pustka, no nie? Tak. I z zewnątrz był ten klinkiet, to się nazywa? Klinkier, no. Klinkier. A tu jest po prostu wszystko w jednym. To jest taki trochę odwrócony izodom, nie? Odwrócony? Nie wiem, czemu mówisz, bo izodom też ma. Tak, ale izodom ma właśnie duży styropian na zewnątrz, tak, w środku idzie beton i cienki w środku. Izodom ma rdzeń z betonu, a... A tu jest odwrotnie. A tu jest na odwrót, nie? No jestem ciekaw, jeśli to jest 10 Więc tak naprawdę ten beton... Czy to przychodzi warunki ten, WT? Ten... No jak ktoś to zaprojektował, ktoś to zbudował, ale ja już nauczony generalnie nie papierami, a praktyką, to ja wiem, że architekci mówią, że jakie warunki by nie były, kartka przyjmie wszystko. Sam podobny proces przechodziłem, także w sensie, jak będzie minus 20, czy będzie minus 30 przez miesiąc, no to co? Ta część muru się wychłodzi. Ten beton zacznie się marznąć, tak? W środku jest cholernie twardy styropian. Nie wiem, co to jest za rodzaj styropianu, ale jest bardzo twardy, bo jak wiercąc wiertnicą próbowaliśmy go wydubać, to nam się paznokcie łamały, śrubokręty się wyginały, nie mieliśmy problemu w ogóle ten styropian ze ściany wydubać, więc jest on cholernie twardy. Więc on, czy te 10 czy 12 cm, bardzo, po pierwsze bardzo szczelnie położonego, bo to jest ważne, znowu poruszam ten temat szczelności, tak? Że zobaczcie, normalnie w domu mamy położony styropian, nieważne czy 20 czy 30 cm, ale jest placek do placka i wszędzie mamy tą pianę, nie? A piana to jest sito. I przez tą pianę wszędzie nam do tego muru dochodzi, ten mur gdzieś tam ma te mostki termiczne. A to zwróćcie na to, mamy, nie wiem, 15 cm litego betonu wylanego, co tworzy cholernie szczelną warstwę. Potem mamy 10 czy 12 cm styropianu, znowu, który jest szczelnie wpasowany w tych bloczkach, co przychodzi. I kolejne znowu 15 cm szczelnego betonu. Czyli jak na moje, to ten mur w środku, on będzie miał temperaturę pokojową. Mhm. Do niego w ogóle tak mi się wydaje na moją chłopską logikę, nieważne jaka byłaby temperatura na zewnątrz, czy to zimą, czy to latem, to ta pierwsza warstwa to wszystko przyjmie. A to ma temperaturę pokojową. Jak będzie? Przyjedziemy, zobaczymy, może weźmiemy kamerę termowizyjną do klienta na odpalenie i z ciekawości zobaczymy, jak to będzie, czy latem, czy zimą. Jestem bardzo ciekawy, ale no... Ciężko się to kuło, ciężko się to wierciło, więc nie mogę powiedzieć, trochę się natrudziliśmy z tym domem, ale jestem bardzo ciekawy efektów. Aha. Dobra, my w takim razie może pójdziemy na dół zobaczyć, jak wygląda wyjście z GWC i cała maszynownia, a wy możecie dać znać, czy macie jakieś doświadczenia z podobną technologią, ewentualnie czy chcecie zobaczyć, jak tutaj z Maciejem się mówimy, jeśli nam się uda umówić z inwestorem na jakieś przyjście z termowizją czy z jakimiś innymi chociaż takimi bardzo subiektywnymi odczuciami, jak ta technologia tutaj podwójnego lanego betonu się zachowuje. Maćku, gdzie idziemy do kotłowni? I zaraz Was zaprowadzę do kotłowni. Jedną rzecz, którą chcę się pochwalić, to jest istnieje mała zabudowa na parterze rur. Może to jest łazienka, bardzo mała. I to jest cała zabudowa wentylacji na parterze. I po drugiej stronie mamy gabinet. Samo kolanko. Samo kolanko, więc klient... Na początku była trochę inna wizja, trochę inne były pomiary. Były takie trochę bardziej miny inwestorów, że tak powiem, na nieco do zabudowy miał być zdecydowanie więcej w łazience. Ale jak to praktyka pokazuje, przyjechaliśmy, zrobiliśmy jakieś próbne przewierty, zaczęliśmy mierzyć, wpadła lepsza opcja, poszliśmy przedyskutować. Jest coś, z czego klient jest naprawdę bardzo zadowolony. To właściwie wygląda jak taki trochę wypadek przy pracy, że zmieścisz po drugiej stronie muru, ale wypadło trochę tutaj, nie? Tak, tak. I teraz tak, tu widzimy dwie duże rury, to są dwa główne ciągi, nawiew i wyciąg, które tam widzieliśmy. Mhm. Tu te rury wyglądają na zdecydowanie większe, dlatego że to jest garaż, więc te rury są w podwójnej izolacji, jest to 6 cm wełny.
na dwóch warstwach oczywiście na przekładkę położonych. Tak. Czyli tutaj zakładamy, że ten garaż to jest taka strefa zimna już. Tak, tak. No wiadomo, mimo tego, że każdy gdzieś tam, ludzie ogrzewają te garaże, są te pętle, wiadomo, otwarcie bramy, zamknięcie potrafi wychodzić momentalnie. Nie jest to jakieś, że na stałe tu panują chłodne temperatury, mówię, bo on będzie ogrzewany do 15 stopni, ale to otwarcie bramy, gdzieś tam wjazd czasem samochodem powoduje spadki, więc zawsze jak przeprowadzamy rury przez garaż, to dajemy podwójną warstwę izolacji, więc to jest dwa razy wełna. Tu możemy zobaczyć, zaczynają się tłumiki. Tam u góry mieliśmy jeden, o, to jest też ważne do powiedzenia. Robiąc instalację na większych przepływach, pozwalając rekuperatorowi pracować gdzieś tam na wyższych obrotach cały czas, mówię, trzeba myśleć o tym hałasie. Więc tam u góry widzieliśmy tłumik jeden na pionie nawiewnym, a tu mamy dodatkowo kolejny tłumik na samym początku na wyjściu z rekuperatora, na nawiewie i na wyciągu. Z racji tego, że akurat charakterystyka tego rekuperatora, który tu będzie, jest taki, że ten wyciąg jest cichszy aniżeli nawiew, więc mamy na nawiewie dwa tłumiki, a na wyciągu jest jeden tłumik. Tu mamy dodatkowo tłumik na wyrzucie, żeby żadnego sąsiada z tyłu nie denerwować. Tu mamy sobie gdzieś tam wstępnie rozrysowany, jak ten rekuperator będzie powieszony na ściany. I tu mamy czerpnię. Na razie nie zabieraliśmy się za budowanie dalej tej czerpni, z racji tego, że my staramy się wszystko jakby jak najciaśniej upchnąć, jak najlepiej dla klienta. Wiemy mniej więcej, jak ta kotłownia będzie wyglądać. Ten rekuperator sobie rozrysowaliśmy, ale żeby też mogły tu postępować jakieś tam jeszcze prace w tej kotłowni, dlatego nie tej rury, że tak powiem, sobie tu nie ciągnęliśmy, bo tu elektryk będzie przechodził z kablami z zewnątrz, będzie przechodził z kablami z domu, więc jak oni sobie te kable wszystkie pociągną i dopiero my, jak przyjdziemy już z rekuperatorem, to zamontujemy rekuperator, podepniemy tą całą instalację i wtedy jak najciaśniej zbudujemy naszą czerpnię. Tu mamy wyjście z GWC, które jest wykonane pod domem. Mamy też do GWC zrobioną tą linię nawadniającą, tyle tu widzimy, że klient ma, pytaliśmy się. Czyli to jest GWC płytowy, to nie jest rurowy. Tak, tak, płytowy. Tu będzie oczywiście GWC, będzie spięte z czerpnią na specjalnym trójniku z przepustnicą automatyczną, będzie też czujnik temperatury do GWC zapodany. No i będzie to tak spięte albo przez specjalne gdzieś tam jakąś, nie wiem czy algorytm, czy sterownik, jak to nazwać, ale chyba nie, chyba tu nie potrzebują dodatkowego sterownika, bo rekuperator, on w standardzie ma te protokoły obsługujące, więc on jest w stanie przyjąć jakby kolejny czynnik temperatury i sterować sygnałem do wyjścia na przepustnicę, że on będzie sobie badał temperaturę z czerpni ściennej, temperaturę z GWC i sam nam będzie dawał sygnał do przestawiania się przepustnicy. To jest bardzo ważny, fajny aspekt. Oczywiście można to zrobić ręcznie, tylko trzeba pamiętać o tym, że to, słuchajcie, no z tym ręcznie to może być tak, że to ta przepustnica będzie się 2 czy 3 razy dziennie przestawiać. Może tak być, bo przecież słuchajcie, przychodzi burza, przychodzi ochłodzenie, przychodzi nagle jakieś 2-3 chłodniejsze dni. Domy. Ten dom akurat zakładamy, że on nie będzie tak szybko, może nie, że nie będzie tak szybko się nagrzewał, oni wychodzą, ja nie zakładam, że on w ogóle będzie się jakoś tam przegrzewał, ale no są różne domy. Jedne domy się bardziej nagrzewają, drugie się bardziej wychodzą. Temperatury są różne i występują bardzo często takie sytuacje, że mimo tego, że jest lato, przychodzi burza, przychodzi jakieś ochłodzenie, przychodzi nagle 2 chłodniejsze dni i dom nam się mocno przechładza i my już nie potrzebujemy tego chłodzenia, potrzebujemy po prostu grzania, żeby ta temperatura zewnętrzna była pobierana, żeby dostarczać do domu jak najcieplej. I wtedy czasem my możemy przy ręcznym GWC, przy tej przepustnicy ręcznej zapominać przestawić. Ktoś to raz przestawi, potem lata i mogą być jakieś takie, powiedzmy, rozbieżności temperaturowe. Dlatego bardzo fajnie jest sobie zainwestować, to już nie jest drogi koszt, żeby ta przepustnica była automatyczna, tylko trzeba zwrócić uwagę, czy rekuperator, który mamy wybrany, będzie w stanie przyjąć ten sygnał i tym wysterować, czy potrzebujemy jakiegoś dodatkowego sterownika do tego, nie? Okej, Maciu, czyli tak podsumowując, instalacja z rekuperacji, z GWC, powinna Twoim zdaniem charakteryzować się większymi przepływami, być projektowana na większe przepływy niż, zdecydowanie, niż bez GWC. Zdecydowanie. Wiecie, tu nie ma co czarować. No, GWC nie jest systemem klimatyzacji, nie może przenieść takich temperatur z racji tego, że cała instalacja musiałaby być bardzo dobrze zaizolowana. Jest to, myślę, że niemożliwe, bo słuchajcie, praktycznie tak, moglibyśmy wziąć ten przewód elastyczny, który jest zalewany w posadce, moglibyśmy go włożyć w kauczuk, ale co się z tym kauczukiem na przykład stanie w posadce, tak? Jak posadzka też się pręży, czy niech tego nie zniszczy. Więc GWC, nawet gdybyśmy, nie wiem, zakopali może 50 metrów pod ziemią, gdzie byłoby 5 stopni, powiedzmy, tak, i bylibyśmy w stanie wyciągnąć, to my takiej temperatury do domu nie wrzucimy z racji tego, że nam się będzie wszędzie wykraplać na tej instalacji. Więc GWC zakłada
trochę inne temperatury niż klimatyzacja, więc musimy nadrabiać przepływem powietrza. Zaraz ktoś mi tu powie, że wiecie, że klimatyzacja przerzuca na godzinę 400-500 metrów. Tak, nie musicie mi tego mówić, montujemy klimatyzację, wiemy o tym, że klimatyzator jeden w salonie potrafi przerzucać 400-500 metrów o temperaturze 7 stopni. I zgadza się. Tylko, że klimatyzator, my też dość długie podchody, zanim zaczęliśmy montować GWC, robiliśmy i sprawdzaliśmy sobie to, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy to GWC mają, rozmawialiśmy z ludźmi, którym montujemy klimatyzację, jakie mają uczucia komfortu, tego, co potrzebują i tego, co faktycznie mają. I u wielu klientów, których mają zamontowaną klimatyzację, bardzo często jest tak, że ludzie jakoś sobie dają radę, jest okej, dopiero parę dni, jak naprawdę przygrzeje, to tą klimę na chwilę włączą i wyłączą. Mała jest świadomość tego, my staramy się uświadamiać, że mniejsze moce, ale cały czas, żeby ta klimatyzacja pracowała. Mało jest takich świadomych osób i mało jest takich systemów pracujących, ale wychodzi z tego wniosek, że podając wyższą temperaturę, czyli nie wrzucając 5 czy 7, ale to, że cały czas na klimatyzator, dzień i noc na małych obrotach pracuje, podaje, utrzymujemy w domu komfort. Bo my też wtedy nie walczymy, słuchajcie, z tą energią skumulowaną w ścianach, tylko my i wyłącznie walczymy z powietrzem, bo cały czas mamy komfortowe, chłodne powietrze w domu, które trzyma jakby, ja to tak nazwę, trzyma w ryzach ściany. Bo jeśli wiecie, jeśli nic nam nie dokłada chłodu do domu, no to ta ściana po prostu ile może, to się będzie nagrzewać, tak? Jak ktoś będzie miał super ścianę, tak jak tu wylany beton, to powiedzmy, że ta ściana się, nie wiem, nagrzeje 2 stopnie. Jak ktoś będzie miał generalnie, słuchajcie, gazobetny i 15 cm styropianu sito, to jemu ten gazobetny nagrzeje się do 45 stopni. To wszystko daje temperaturę do powietrza. Więc my musimy tak naprawdę być świadomi tego, że rekuperacja ma taki plus nad klimatyzacją, że to jest system, który cały czas działa i tego klienci raczej nie wyłączają. Bynajmniej ja, jak rozmawiam z moimi klientami, to są tego świadomi i nawet jak jeździmy na jakieś awarii czy cokolwiek, to ludzie wiedzą, że ta wentylacja działa cały czas. I teraz wchodząc na taki dom, projektując tą wentylację, jak my zamiast 150 robimy 300 metrów, czy tam 350, no to może i dalej jesteśmy poniżej jednego splita, który 400 czy 500 by dmuchał, ale mamy to, że 24 godziny, czy nieważne, że na dworze jest 30, czy jest 27, czy jest 22, my cały czas dokładamy chłodu z tego GWC, dokładamy chłodu, czy tam ciepła zimą opóźniamy proces jakby przegrzewania czy przechładzania się tych ścian, więc wydłużamy sobie ten jakby okres komfortu w domu, tak? Może i przyjdzie taka sytuacja w części domów, które mówię, są gdzieś tam z gazobetonów, może są gorsze styropiany, że ta ściana, słuchajcie, się nagrzeje i to GWC nawet z jakimś rekuperatorem na maksa nie da, bo może ktoś skopał GWC, może rekuperator był za mały, może myślimy, że nasz rekuperator 400 dmucha 400, tak naprawdę dmucha 200, bo instalacja tego nie przeniesie. Jest wiele aspektów, ale po pierwsze to, że to działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, więc cały czas dokładamy garstkę bo garstkę, ale cały czas dokładamy tej, że tak powiem, energii, czy to chłodu, czy to ogrzewania. I to jest ogromny plus tego systemu. Druga sprawa też jest taka, że to GWC pomaga nam utrzymać wilgotność na fajnym poziomie. W zależności od tego, jaki jest grunt, ale mamy te linie nawadniające, więc on będzie nam cały czas wyciągał. I znowu, to jest tak, klimatyzacja ma większe możliwości osuszania powietrza, no bo zdecydowanie większa masa powietrza w jednym miejscu styka się z zimnym gdzieś tam parownikiem i nam się po prostu duża ilość wody wykrapla. Tylko, że znowu to jest tak, że część osób korzysta z tej klimatyzacji, wiecie, w godzinę czy w dwie. A niestety tej wilgoci, tego powietrza w domu jest na tyle dużo, że może i czasem temperaturę zbijemy w najbliższym otoczeniu, ale wilgoć w domu dalej jest potężna i za chwilę na ten dyskomfort wraca. I bardzo dużo klientów użytkuje klimatyzację włącz, wyłącz. Wiecie, w starszych samochodach też tak jest. W nowych automatach już są czujniki, już to lepiej działa, ale w starych samochodach odpalicie klimatyzację, wychodzi się, za chwilę jest nam zimno, wyłączamy, nie? I włącz. A tu cały czas nam to działa. Ta wentylacja cały czas latem będzie odbierać nadmiar wilgoci, zimą będzie nam dokładać. Tak jak jeśli wilgoci jest za mało. Więc to jest ogromny plus tego systemu. No mówię, są osoby, które mają dobrze wykonane GWC, które mieszkają w domach gdzieś tam też świadomie zbudowanych, tu mają gdzieś tam roletę przesuniętą, nie mają nie wiadomo jak wielkiego okna na południe i żyją i się cieszą dużym komfortem. Więc te systemy naprawdę działają. Tylko mówię, świadomość klientów i świadomość jakby wyboru czy zbudowania fajnego i odpowiedniego domu w ten system, tak? No bo też mieliśmy kiedyś taką sytuację, na pewno wiesz, jak klient z domem o kubaturze 2000 metrów nie chciał mieć chłodzenia za pomocą klimatyzacji, tylko GWC. Mhm. No to słuchajcie, i tam ogromne przeszklenia od południa na dole, u góry, wiecie, no ogrom okien. No te okna produkują kilowaty. Jak my zaczęliśmy robić w ogóle podchody do tego i liczyć, no to nam wyszło, że my musimy mieć GWC, nie wiem, 2000 metrów sześciennych, rekuperator o mocy 1500 i zrobić w domu bilans 1000 metrów. No to już jest tornado.
No ale jak inaczej uzyskać jakikolwiek komfort w domu, który ma, nie wiem, 1500 metrów sześciennych kubatury i ogromne okna na południe i ogromne strefy. No więc wiecie, ale jakby do tego doszło, że sal nie byłby od południa, tylko na przykład od wschodu, jakby doszły na przykład rolety jakiekolwiek, tak? Może grubsze mury, tam też chyba był gazobeton, mi się wydaje. Więc tak. Taki materiał jest, wiecie, szybko się buduje, jest najtańszy, ale no co do takiej efektywności energetycznej, nie bardzo, nie? No właśnie, dajcie znać, co myślicie o podejściu Macieja do montowania rekuperacji z GWC. Jakie wy macie doświadczenia? Napiszcie w komentarzach. Jakby nie było, to polecamy Macieja. Firma Eco House działa głównie na terenie województwa pomorskiego. Chociaż już słyszałem, że jakaś eskapada pod Poznań się, tak, się szykuje. Tak, jedziemy pod Poznań, no i do Krakowa mamy pojechać i znowu zapytanie z Niemiec, ale zobaczymy, chłopaki na to. Więc kwestia po prostu tego, jak dobrze jesteście w stanie namówić Maćka, żeby przyjechał i zrobił u Was rekuperację, jeśli pasuje Wam to, jak Maciej podchodzi właśnie do montowania tutaj tych systemów. Tymczasem liczymy na Wasze komentarze, wymienianie się swoim doświadczeniem w komentarzach. A tymczasem kontakt do Macieja znajdziecie też w opisie tego filmu. Zachęcamy do subskrypcji i dzięki za obejrzenie tego odcinka w całości. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Cześć wszystkim.